przewodniczącego zespołu apostolstwa przeszłości przy Komisji Episkopatu Polski. O 20:00 będzie widowisko. Mogły wskazywać na to, że planował przeprowadzenie zamachu terrorystycznego. Więcej na ten temat w kolejnych serwisach Trójki. W całym kraju na zmianę słońce i chmury, miejscami przelotne deszcze, a lokalnie na południu i północy burze z gradem i silnym wiatrem. W Gdańsku 23 stopnie, w Koszalinie 25, w Augustowie 26, w Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu i Bydgoszczy 28, a w Lublinie, Krakowie i Rzeszowie 30. Trójka.